Facet domyślał się, że żona go zdradza. Pewnego wieczoru zaczekał, aż wyjdzie z domu, po czym biegiem wskoczył do taksówki i kazał taksówkarzowi ją śledzić. Chwilę później wszystko stało się jasne, jego żona pracowała w domu publicznym. Pyta taksówkarza. Chcesz zarobić stówę? Jasne. Co mam robić? Facet odpowiedział, że wszystko, co taksówkarz musi zrobić, to wejść do tego przybytku, zabrać jego żonę i wsadzić ją do taksówki, po czym zawieść ich oboje do domu. Taksówkarz zabrał się do pracy. Kilka minut później. Drzwi przybytku z hukiem się otworzyły i wyszedł taksówkarz trzymając przewieszoną przez ramię kobietę, która gryzła, kopała i wrzeszczała przez całą drogę do taksówki. Taksówkarz otworzył drzwi samochodu, wrzucił kobietę do środka i powiedział: Masz, trzymaj ją! Facet obejrzał kobietę od stóp do głów i krzyknął do taksówkarza. To nie jest moja żona. Wiem, to moja. Po twoją właśnie idę.